Policyjne syreny, zakorkowane ulice i one pochodem w otoczeniu umundurowanych policjantów od ulicy Polnej zmierzające na ostrowiecki rynek. Pochód radosny, bo w nim przedszkolaki, które wspólnie i radośnie świętowały dzień przedszkolaka. Z powodu deszczu przełożone z poniedziałku na środę obchody tym razem się odbyły i to w ciepłych promieniach słońca. Nieustannie oglądałam wszelkie stacje pogodowe, żeby nam się ta uroczystość jednak udała. No i spełniły się życzenia przedszkolaków i dorosłych pracujących w przedszkolu i mamy dzisiaj swoje święto, które możemy tutaj właśnie w sercu miasta, w centrum, na rynku miejskim obchodzić. Dzień przedszkolaka to święto od 2013 roku ogólnopolskie, choć w Ostrowcu obchodzone już wcześniej. W ubiegłym roku właśnie Sejm Rzeczypospolitej nadał ten dzień w kalendarzu, tak oficjalnie, natomiast już środowiska przedszkolne wcześniej obchodziły w różnych miejscach Polski. My trzeci raz już obchodzimy dzień przedszkolaka tutaj u nas w mieście. Jednak świętowanie trwało nie tylko w środę w rynku, ale przez cały wrzesień. U nas wewnątrz w przedszkolu są również organizowane również uroczystości, imprezy. Będą to spotkania integracyjne, takie o charakterze artystycznym, ale również ekologicznym. I będą one polegały na tym, że dzieci z poszczególnych przedszkoli będą odwiedzały nasze przedszkole. Cały czas świętujemy. Miesiąc wrzesień jest miesiącem świętowania. A w ubiegłym tygodniu też były święta w placówek takie wewnętrzne. Dzisiaj też jeszcze placówki świętują u siebie w przedszkolach. Dzisiaj mieliśmy teatrzyk z samego rana. Teraz jesteśmy tutaj na rynku, wracamy do przedszkola i będzie bal przedszkolak. W obchody zaangażowały się wszystkie ostrowieckie placówki. Podczas integracyjnego spotkania na płycie rynku dzieci wykonały wspólnie hymn przedszkolaka. Następnie dzieci z każdego przedszkola zaprezentowały własny program artystyczny. Śpiewają urokliwie odnośnie tak naprawdę wychowania przedszkolnego, jakie już nawyki osiągnęły, jakie umiejętności podczas tego miesięcznego pobytu w przedszkolu. Podoba mi się najbardziej, że weszłam na scenę i że śpiewam. Zaśpiewaliście? Dziecko drugim domem jest. To jest dla ciebie drugi dom w przedszkole? Bardzo wesoła, miła atmosfera tutaj dominuje na płycie rynkowej. Rynek wre w tym momencie. Była także część plastyczna. Przez cały tydzień od 19 do 26 września na przystankach autobusowych mieszkańcy mogą oglądać pracę przedszkolaków pod tytułem Balonik Marzeń. Dzieci odzwierciedliły w swoich pracach plastycznych swoje marzenia. I puszczanie lampionu szczęścia, który miał spełnić marzenia. Z ogrodu przedszkolnego mają wszystkie placówki wypuścić. My tu symbolicznie wypuściliśmy jeden wspólny z tymi dziecięcymi marzeniami, żeby się spełniły. Spotkania przedszkolaków i wspólne świętowanie ma ich przede wszystkim zintegrować. Integracja z jednej strony, ale i z drugiej strony właśnie pokazanie tego pierwszego etapu edukacyjnego, który jest naprawdę bardzo ważnym etapem, jeśli chodzi o rozwój człowieka w ogóle, o naukę, o wychowanie i tak dalej. Chcemy to podkreślić, chcemy to świętować, także nie jest to tylko i wyłącznie święto dzieci, ale wszystkich, całej społeczności, wszystkich osób, którzy są zaangażowani w pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Dzieci zgodnie przyznają, przedszkolakiem jest być bardzo fajnie. To dla nich drugi dom, gdzie najbardziej lubią. Lubię bardzo się bawić w przedszkolu. Lubię się bawić, lubię lizować, lubię potować, lubię tytać. Lubię się bawić w przedszkolu i rysować i wychodzić na ogródę. Bawić się na placu zabaw, bawić się, czytać książki i bawić się klockami. Lubię się bawić i rysować. Bardzo lubię bawić się na placu zabaw i bardzo lubię wychodzić na dwór i wychodzić na ogródek w przedszkolu. Bawić się. Ale kto się bawi? Chowanego. Wchowanego. Robić robótki. Jakie robótki? Takie fajne, takie różne z klejem i nożyczkami, papierem. Oglądać teatrzyki, śpiewać i tańczyć.
Podczas świętowania dyrektor publicznego przedszkola nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim Katarzyna Dryjas odczytała list, który do najmłodszych skierował rzecznik praw dziecka Marek Michalak. To właśnie on wyszedł z inicjatywą ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Pomysł ten poparło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sejm, który uchwalił dzień 20 września świętem wszystkich przedszkolaków.